Zdrowia. No, sytuacja jest taka, że ludzie zapominają, że są dwie Ameryki, dwie Polski, dwa Izraele, dwie Francje, no może jedne Niemcy. No był jeden Związek Radziecki, jedne Chiny, jeden PRL. Wiadomo, że socjalizm powoduje to, że jest jedna partia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, jedna partia nie jest to najlepsza rzecz, ale wygląda, że od lat powojennych, kiedy następował ten marsz przez instytucje socjalistów, socjaliści opanowali, no, powiedzmy, Zachód, Europę, Amerykę. Jest teraz jedna wielka walka, ale to się powolutku zmienia. W 2017 roku we Francji Macron wygrał, no ale teraz już zaczyna się powolutku wszystko zmieniać. W Niemczech ta alternatywa dla Niemiec wylądowała w Bundestagu. W sumie po 4 razy więcej ludzi tam weszło. We Włoszech Liga, czyli taka w sumie antyemigrancka, antyarabska, antyafrykańska, no bo oni tam zostali zalewani, zostali oskarżani o to, że nie pomagają za bardzo tym nachodźcom. Orban na Węgrzech wygrał wybory, bo walczy z kim? No walczy z Sorosem. Soros, wiadomo, bandzior węgierski, w sumie komunista, miliarder, prawie że doprowadził do ruiny bank angielski, no ale komunista żydowski, który w zasadzie no chce zniszczyć świat. Historia się powtarza, można powiedzieć, w całych tych wyborach europejskich. No w Polsce też jednak bardziej konserwatyści doszli do wniosku. Cała ta pomagdalenkowa komunistyczna grupa no dostała się troszeczkę do tego Parlamentu Europejskiego. No dziwaczne, że homoseksualiści dostali 6%, powiedzmy, i też mają swoich przedstawicieli, no ale taki występuje świat. W Holandii też blisko w zasadzie doszli do jakichś wyborów. Zielone partie, no one też już zaczynają zdobywać głosy tych wszystkich, tej młodzieży i 6 powiedzmy dużych krajów uzyskało większości te no, prawicowo-konserwatywne. Na całym świecie też się coś takiego dzieje. W Brazylii największy kraj Ameryki Łacińskiej, Bolsonaro został prezydentem. No, on w zasadzie to no, taki populista. No, ale co to jest populista? Populista to jest ktoś, który słucha narodu, tej większości, a ta większość jednak z reguły jest jakoś zachowawcza, no i konserwatywna. No, większość ludzi jednak normalnych to jest Bóg, honor i ojczyzna, jakaś uczciwość, jakaś odpowiedzialność, no i własna praca i własny zarobek, no i chęć do zarabiania, no i wymagania tego, żeby nie być opodatkowanym do kości, do zera, tak jak to jest w socjalizmie, no bo w socjalizmie w zasadzie, no to wszyscy wszystko dostają, ale wszystko wszędzie jest zabierane. Nawet w Indiach Modi wygrał, także też już nie kaszłał tych haseł jak Gandhi o socjalizmie, no bo Gandhi też był taki socjalista, no tyle tylko, że zaczął podkreślać tą narodowość hinduską, ten dumę narodu i tak dalej, no i ludzie to lubią. Dlaczego mają nie lubić? Dlaczego mają nie być patriotami? Dlaczego mają nie kochać swojego kraju, tak? No, Pakistan to jest ich wróg arabski, muzułmański.
w sumie po tej kolonii angielskiej, no to Indie zostały podzielone na dwa kraje, Pakistan, no jeszcze tam Bangladesz się odłączył, no ale w zasadzie to Hindusów z jednych terenów przerzucili do Indii, Arabów, muslimów przerzucili do Pakistanu i tak powstał Pakistan. Pakistanu nie było, no bo oni się tam rżnęli, zanim w Wielkich Indiach to się rżnęli, później zrobiły się dwa kraje, no to w sumie muzułmanie ciągle ich atakują. Na Filipinach podobnie, na Filipinach też prawica wraca. Duterte w zasadzie ściga bandziorów, ściga to wszystkie poprzednie lewackie jakieś sytuacje i polityków. W Australii Scott Morrison też wygrał, no dosyć poważnie wygrał z Partią Pracy. No i kto mu gratulował? No gratulowali mu właśnie Bolsonaro z Brazylii, Modi z Indii, czy Trump z Ameryki. No cały świat się budzi, zdecydowanie się budzi w Polsce. W Polsce tak jak Prawo i Sprawiedliwość zdobyło poparcie, no to normalni wracają. Normalni powoli wracają do tego i mówią, co powinno być. Socjalizm jednak zabija wszystkich i ludzie zaczynają się znowu orientować, że za daleko to poszło. W Izraelu też są dwa Izraele, można powiedzieć. W Izraelu taki Instytut Demokracji Izraelskiej miał konferencję, no i w czasie tej konferencji okazało się, że partia Netanyahu nie była w stanie uzyskać większości i nie była w stanie stworzyć koalicji, no i Żydzi będą musieli, Izraelczycy będą musieli iść znowu do głosowania drugi raz w tym roku. Netanyahu, no jest to zawodowy polityk, też zawodowy, karierowy polityk, on nie jest, powiedzmy, z zewnątrz, no bo takie powiastki właśnie większości polityków teraz, kiedy przychodzą, no to też oni mówią, że zwalczą tych z zewnątrz. W Ameryce Biden, on jest 50 lat w polityce. On jest 50 lat w polityce i on mówi, że on będzie zmieniał politykę. No to trzeba być, naprawdę mieć chucpę, że tak powiem, i bezczelność, żeby tłumaczyć, że będąc 50 lat w polityce, będzie się zmieniało w polityce. Netanyahu był ministrem finansów, no dosyć mówią, że odnosił sukcesy. No i w zasadzie wie, jak rozgrywać te karty w tym Knesecie. Także on wie, jak rozgrywać te karty, no i dlatego przewodzi w tym Knesecie przez tyle lat. No do tego odwołuje się właśnie do narodowych takich wartości. No bo Netanyahu jednak silnie stoi po tym, jeżeli, powiedzmy, coś się dzieje, żołnierze izraelscy, no tam zawsze są obrzucani kamieniami, czy opluwani, czy tego rodzaju rzeczy, no to Netanyahu jednak jako prawdziwy taki przywódca narodu jednak broni tych ludzi, broni tych żołnierzy, którą broni ludzi. Dużo tego szalonego lewactwa izraelskiego chciałoby to w zasadzie współpracować z Palestyńczykami. No jest tam duży konflikt, wiadomo, że tam jest duży konflikt, no ale jednak od tej Palestyny, od tego Izraela, od tego, jak Anglicy się wycofali, no to dużo się tam zmieniło. No i te kraje arabskie w sumie mogłyby pomagać tym Palestyńczykom, zamiast ci ludzie ciągle mieszkają 50-60 lat, powiedzmy, w namiotach. Była taka... Netanyahu oskarżyli, powiedzmy, o jakieś tam łapówki, no ale to no to jest można powiedzieć takie chwyty też partyjne, żeby wyeliminować swojego przeciwnika
politycznie, tak? No bo jeżeli są w stanie go wciągnąć w jakieś takie afery, no to jako przywódca on już dużo traci. No ten tak zwany populizm, no ten populizm, no to jest takie słowo pejoratywne. To dużo ludzi używa ten populizm, no ale czy jest to negatywne jakieś odczucie? No tak i nie, raczej nie, no bo jednak ta większość decyduje i większość głosuje. Jedyne co, no to można się obawiać, jaka jest pozycja czy zasada dotycząca mniejszości. No ale tak jak na dzień dzisiejszy, powiedzmy, mniejszości homoseksualne się zachowują, no to te 5 czy 10% społeczeństwa po prostu trzęsie tym 90% wszystkie te parady, które są organizowane, wszystkie te prowokacje, które są prowadzone przez te mniejszości, no to one w zasadzie tak wagowo, no to one mają tyle samo siły, co cała reszta, jak nie więcej, no bo gazety, telewizja, radio, środki masowego przekazu ich wszystkich w zasadzie popierają. Nie popierają rodziny, nie popierają kościoła, popierają religii, popierają właśnie zboczenia, właśnie te mniejszości, które ogon, który macha psem. Także w Izraelu ta prawica też ma problemy, powiedzmy, z sądami. Te sądy dużo tam mieszają, czy zmieniają, czy przekładają prawa, które były ustanowiony przez Kneset. No i teraz właśnie Kneset, to oni starali się takie prawo zrobić, że to, co Sąd Najwyższy, powiedzmy, coś uzna za niekonstytucyjne, no to Kneset będzie mógł unieważnić to. No tam jest dużo zamieszania. 56% społeczeństwa według badań mówi, że Kneset nie powinien, powiedzmy, tego robić, czyli ten parlament, czyli ten Sejm, czyli powiedzmy ten kongres, że sąd jednak musi brać pod uwagę prawa mniejszości względem większości. No jest bałagan na całym świecie, jest nadzieja, że ludzie jednak konserwatywni się budzą. Jest nadzieja, że w Ameryce Trumpa wybiorą w 2020 roku. Jest nadzieja, że Ameryka jednak powoli zacznie odchodzić od idei socjalizmu. Także dobrze by było, ale nigdy nic nie wiadomo. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest guziczek do naciśnięcia. Dzwoneczek można nacisnąć. Dzyń, dzyń. Codzienne filmiki o najróżniejszych sprawach. Z podkreśleniem obłędu lewactwa amerykańskiego. Piszcie pytanie, wysyłajcie, rozsyłajcie sznureczki, polecajcie gdzie się da. Piszcie swoje opinie na dole, piszcie swoje sugestie i do następnego.